Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tutaj w Prudniku u kolegi Pawła Sławka w sklepie Gołębie Odrzutowe byliśmy wielokrotnie. Ten sklep się mieścił do niedawna jeszcze tutaj w tej części, natomiast teraz z uwagi na to, że Paweł ciągle zwiększa ofertę sprzedaży artykułów, które ma tutaj i nie tylko dla gołębi, dla innych hobbystów, przeniósł się dosłownie 5 metrów dalej na tej samej rampie, wchodzimy, jest po prostu dużo większy, bo tak jak mówiłem, jest oferta większa. Tu widzimy Paweł, czeka już u nas. Dzień dobry. Tutaj zobaczmy, też cześć. Tutaj się przywitać trzeba. Popatrzmy, co tutaj ma. Jest dużo większe przestrzeń tutaj w tym sklepie. Mamy też tutaj, widzimy tą ofertę. Ostatnio chyba też miałeś jeszcze już wędkarskie te rzeczy, tak, czy mniej? Tak, już to już było. Tutaj mamy to. Karmy Goldwings. Widzimy, są obtowarowanie w sezonie jest w sklepu bardzo dobre. Tu mamy też, widzę, dużo rzeczy związanych z akcesoriami. Widzimy tą klatkę na ogiera. Mamy też te karmiki duże, takie nowe, które były pojniki, które miała właśnie firma Polmark w swojej ofercie jako nowość tego sezonu. Mamy tutaj jeszcze, przejdźmy dalej, zobaczmy w dalszym ciągu karmy Goldwings, ale to są dla kanarka, dla papugi dużej. Prosa nawet, to są, jak się nazywa, prosa świata, widzę. To są towary, które masz tutaj i też masz nie tylko dla hodowców gołębi, dla hodowców papug egzotycznych, papug, kanarków, ptaków egzotycznych. I tutaj mamy też jeszcze dla kur, tak? Kury, kaczki, kury, kaczki, królik. O, czyli tak. Widzimy dużo, dużo tutaj ciekawych rzeczy można nabyć. Jeszcze tu mam jedną, jeżeli chodzi tutaj o kury, kaczki, to ta firma, ta sama firma Wima. Dla gołębi? Tak, dla gołębi. Produkowała mi taką mieszankę mineralną, uzupełniającą. Mhm. Tylko, że no to jest taka naprawdę już porządnie zrobiona. I worek ile wynosi? Kilogramów? Jest na kilogramy, bo było za drogie. To ile to wychodzi? No, 10 zł za kilogram. Za kilogram. Tutaj zobaczmy tą mieszankę, ona wygląda tak, zobaczmy, na jak piaseczek tak. Ale to jest naprawdę na karmę, naprawdę porządna. Rozumiem. O, widzimy także, na kilogramy sobie można kupić tutaj, tak jest. Że jest coś ciekawego. Co z nowości jeszcze masz oprócz tego, o co wspomnieliśmy? Z nowości mam, akurat wyszły trzy, w sumie dwa nowe produkty od firmy Belgica Devil. Tu są, to jest typowo naloty. Trzeci jest ogólnie Belgabag. Pokażmy to go. Opakowanie, jakie duże jest? 300 gram. Tak. Ale on był już robiony tutaj po 100 gram, teraz powiększyli, jest 300 gramowy. Są tutaj nowe jeszcze produkty. Przepraszam. Belga Bug. Tutaj 100 gramowy kosztuje ile? 60. 60, a ten kosztuje tak? Nie. Ten kosztuje 80. Nie, bo to były, to są zasadne. Rozumiem. To jest 85 zł w detalu. Czyli taniej wyjdzie. Dużo taniej, jak większą opakowanie. Tutaj dwa nowe produkty, dopiero w tym tygodniu przywiezione z Holandii. Belga Carbo Energy. Belga Carbo Energy i Belga Recherche. To są jakieś odbudowujące polocie? Recherche to jest odbudowujący polocie, to jest preparat białkowy. Bardzo dobrej jakości, a tu jest Belga Carbo Energy, to jest i przed lotem, i po locie, wzmacniający środek taki. Cena tego opakowania? 85 zł. Jedno i drugie, i po ile gramów to jest? Po 300 gramów. Po 300 gramów, takie, czyli mamy, jak się za dwa nowe produkty. To jest jeszcze tak, wróćmy do tego, tak, przypomnijmy. Belga Bug, co to było? To dokładnie? Probiotyk. Belga probiotyk. Probiotyk. Belga Recherche to jest białko. I tu jest taki Belga Carbo Recherche Energy. Belga Carbo Energy. To jest na odbudowę i na danie siły gołębi. I jak to się podaje? Do karmy, do wody? Do karmy i do wody jest, tak. Jest też już po polsku. Po polsku etykieta. Po polsku etykieta, tak. Dobrze. 10 gram na kilo karmy. Ale oprócz tego widzę, macie tak samo Belgasol, no i to, no, co tutaj każdy chce kupić, Bioelektron. To jest Bioelektron. Bioelektron. Tak. To jest coś takiego jak... Belgasol, Bioelektron, to jest Belgasol, to jest to samo, tylko ma inny kolor. Tylko na innym, na rynku tamtym, Holandia, Belgia, oni się tam po prostu są przyzwyczajeni do tego produktu. Ogólnie na Niemcy bardziej przyzwyczaili się, to, ale to jest to samo, ale mamy w ofercie, jakby ktoś chciał, nie? Mhm. Tutaj też jeszcze masz jeden produkt, którego Belga Superfit, to chyba nowość też, tak? Nie, to już było, to są minerały i drożdże piwne, Vitaboli, tabletki, komplet witaminy B, Belga Dropsy. To są już wszystko stare produkty na drogi oddechowe ogólnie. Znaczy w sensie stare, że już znamy. Znaczy stare, je, że znamy, nie że znamy, tak. Na Vite to są witaminki, Belgarlic to jest czosnek, olej z czosnku, Belgabiowit na pierzenie, witaminy Belgabion tutaj też. Mhm. To mamy, a powiedzmy jeszcze tak, tutaj mamy to, produkty, te, które wcześniej widzę, to Jerzego Niekoźlika, o Rysia, Rysiek nam o nich opowiadał, widzimy produkty firmy Columbex, tak, mamy też firmy, produkty Terra 2, a co to jest to za 24 te krople? Karmi, co to jest? To jest Carnitaurin, tak, z Columbexu. Tego nie widziałem chyba wcześniej. Był, tylko że chyba jakoś tak inaczej. Dobrze. No i Brunfrida, produkty ropy B, Japaku Horna, Waxa, Prima. Wszystko to tutaj mamy. Polskie jeszcze. No, także tu widzimy produkty firmy Prima,
Widzimy tutaj produkty firmy Ropa B. To mamy bardzo dobrze te produkty znane, nam są tak, używane, są często też. A tu widzimy takie, masz duże opakowanie. Tak, to jest nowe. To jest nowość. Olej dwuprocentowy właśnie ten, na karmę. Duże opakowanie, 5 litrów. To jest liter gratis w sumie wychodzi. I tak samo przy 2,5 litra też. I tutaj mamy też mniejsze. 100 zł 2,5 litrowe i 200 zł 5-litrowe opakowanie. Nowe etykiety od Japokorna, teraz czekam na nową dostawę też. Były troszeczkę inne kolory. No zobaczmy właśnie od razu, pokażmy, czy jest MVS 30, jak stary wyglądał, jak nowy już wygląda opakowanie. Już stare praktycznie schodzą, teraz tylko już nowe będą, nie? Dobrze. Czyli te produkty tutaj mamy. Popatrzmy, czy karmę, jakość karmy firmy Columbus jest taka sama, przepraszam, nie Columbus, tylko Goldwings jest taka sama, jak widzieliśmy na kiermaszu, kiedy Marcelina je prezentowała z Bogdanem, także zobaczmy. Karma ta jest naprawdę dobra, można sobie tutaj u Pawła w sklepie nabyć, ale mamy też tutaj, widzimy różnego rodzaju akcesoria dla wędkarzy, to są wszystkiego rodzaju zanęty jakieś, widzę, tak? Zanęty, kuleczki smakowe, tak, i tam jeszcze, ale tam masz też sprzęt chyba. To jest, są, tak. Sprzęt dopiero dojdzie, nowy. Tam jest część takie, jakieś, widzę, błyski. To będzie przebudowana trochę tutaj, no ale już. No, widzimy, tutaj zawsze coś się dzieje, no i popatrzmy też o tych koszach transportowych, które już pokazywaliśmy, także to wszystko tutaj można w sklepie głębiodrzutowe.pl skupić, a zobaczmy, te kosze masz duże takie zrobione transportowe. No, no są, ale już praktycznie wszystko pozamówione i teraz ciężko się wyrobić. Nie, właśnie chciałem powiedzieć, ale park maszyn się rozrasta, także produkcja też będzie musiała zostać zwiększona. Także na razie dziękujemy bardzo, do zobaczenia i zachęcamy wszystkich tutaj do odwiedzania sklepu w Prudniku przy ulicy Prężyńska 17. Dobrze, dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot.